Dzień dobry. Rozpoczynamy odcinek numer 303, tak jak ten Division, czyli za 101 odcinków będzie odcinek Error Not Found. Przyznaję, dziś może być nieco sucho, bo tu nie wszystkie tryby są naoliwione po dniu wczorajszym. A co było wczoraj? Wczoraj wieczorem w białostockim klubie Fama odbył się pierwszy slowbizowy event offline. I słuchajcie, była pełna sala. Nawet z całej Polski przyjechali ludzie, przejeżdżając po kilkaset kilometrów, żeby tutaj u nas w Białymstoku się zjawić. Serduszko mi jest bardzo ciepłe i mokre i aż takie miętkie. Dziękuję bardzo, strasznie to jest miłe. I wczoraj była moja prezentacja, która trwała, nie wiem, z 2 godziny pewnie. Opowiadałem o całej idei slowbiz i o tym, że można inaczej podejść do biznesu, ale także nawet do życia. A później nastąpiła taka krótka przerwa, a potem był open mic, czyli każdy, kto chciał, mógł wejść na scenę i poopowiadać o czymś do mikrofonu, do sali pełnej ludzi. I z tego skorzystało kilkanaście osób. I trwało to sobie i trwało wszystko, aż nas wyrzucili z klubu o 23:00, a potem i tak jeszcze staliśmy na podwórku i dalej gaworzyliśmy. Strasznie było miło. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie to wyjdzie. Dziękuję bardzo wszystkim. No właściwie dziwnym być nie powinno, że organizacja takiego eventu kosztuje swoje. Ja zamiast robić ten wczorajszy event, mogłem sobie pojechać na tydzień na wczasy gdzieś tam w jakimś ekskluzywie all się pławić, bo to kosztowało około 5000 zł, moją kieszeń, moją rodzinę w sumie. I wczoraj dostawałem takie pytania, a właściwie po co ty to robisz? I zawsze jak ktoś pyta po co, to tak zwracam uwagę, że są dwie strony tego równania. Jest zarówno po co, jak i dlaczego. Czyli po co, w jakim celu, ale także dlaczego, jaka była przyczyna wystąpienia jakiejś akcji. By the way, dostałem wczoraj, dziękuję bardzo, łożysko wydrukowane w 3D i od tamtej pory ciągle chodzę i nim kręcę, taki nowy fidget spinner. Jeśli chodzi o wczorajszy event slowbiz offline, z tą stroną po co uporamy się bardzo szybko. Nie wiem po co, to spotkanie nie miało celu. Można więc pójść dalej i powiedzieć, że ono było bezcelowe. A jeśli było bezcelowe, to bez sensu było je robić. Po co? Po nic. Ale właśnie nie. Ono nie miało celu, ale miało przyczynę. I jeśli ktoś zapyta mnie o cel, to odpowiadałem szczerze, że po prostu nie wiem. Nie miałem żadnych założeń, żadnych oczekiwań. Po prostu chciałem, żeby było spoko. I wczoraj też w trakcie mojej prezentacji przewijał się taki motyw o ustalaniu sobie celów, że to niekoniecznie zawsze jest takie absolutnie niezbędne, żeby te cele sobie ustawiać. Czasem warto się przyjrzeć właśnie przyczynie. Choć słyszałem ostatnio takie porady, że nieważne jest dlaczego, ważne jest tylko i wyłącznie po co, żeby patrzeć tylko do przodu, a nie wstecz. Ale robię odwrotnie i to też fajnie działa. Więc dlaczego zorganizowałem wczorajszy event? Dlaczego wydałem 5000 zł, żeby spotkać się z ludźmi w Białymstoku? Więc przyczyną tego wczorajszego spotkania i może kolejnych spotkań w innych miastach, zobaczymy. Wczoraj tak fajnie wyszło, to może warto gdzieś tam jakieś tournée zrobić, co po kraju, jak myślicie. Przyczyną była moja chęć pokazania tak mocno wszem i wobec, inwestując w to i swój czas, i swoje pieniądze, pokazania chęć, że można inaczej. I potem wśród wielu rozmów przejawiał się taki motyw, że naprawdę już masa osób żyga tą całą motywacją. Już nie da rady przyjąć więcej tego ciśnięcia i tego takiego przekazu: możesz, musisz, więcej trzeba, rób, bo jak nie zrobisz, to umrzesz i będzie zmuła. Po prostu mam chęć pokazania, że można inaczej, że można po swojemu, że można to wszystko zakwestionować i co ważne, że u mnie to działa. Ulubione powiedzenie administratorów IT. I w tym jest kilka zastrzeżeń, o których też wczoraj porozmawialiśmy. To było fajne, że publiczność się zgłaszała i zadawała pytania, także challenge'ując to, co ja mówię. Bardzo dobrze. Think for yourself, question authority. I kilka zastrzeżeń takich koniecznie chcę tutaj przedstawić. Dopiero 8:15, a ja się już wyłączam. Ten cały przekaz slowbiz, chociaż to po prostu slow gwiazdka można by zrobić, cała ta ideologia czy cała ta filozofia nie jest dla każdego. Ona na pewno się nie spodoba każdemu, ale też nie ma tak być, bo nic nie jest dla każdego. I pierwsze zastrzeżenie jest takie, że ja nie popieram żadnych patologii, nie popieram lenistwa, nie popieram nieróbstwa, nie popieram apatii i obojętności. Jak leżysz tylko, co wczoraj było podkreślone, leżysz tylko, oglądasz Netflixa i wpierdzielasz chipsy i jest ci dobrze, to spoko. Ale jeśli tylko leżysz, oglądasz Netflixa, wpierdzielasz chipsy i cały czas masz takie poczucie, jest źle, ja chcę inaczej, no to samo się nie zmieni.
Nie chodzi o to, żeby robić dalej to, co jest złe i to, co czujesz, że jest takie sobie. Ważne jest to, żeby poczuć i wiedzieć, co się czuje. I zgodnie z tym działać. To pierwsze. Po drugie, pojawiło się pytanie, no dobra, mówisz o takich rzeczach i to, no dobra, u ciebie zadziałało, skąd wiesz, że u mnie zadziała? I tu właśnie jest taka pewna istotna różnica, bo nigdy nie mówię, co u ciebie zadziała, bo skąd ja mam wiedzieć, co u ciebie zadziała? Zawsze w mojej narracji jest dużo ja. Nie powinno się tego robić, powinno się skupić na odbiorcy, ale ja nie wiem, co jest dobre dla odbiorcy. Ja mówię o swoich działaniach, o swoich decyzjach i o konsekwencjach tych decyzji. I ten przekaz jest, tak jak ostatnio w którymś tam odcinku pokazywałem, jest spójny u mnie od lat. Tylko że lata temu, jak byłem goły i wesoły i mówiłem takie same rzeczy, no to mało kto słuchał, bo dlaczego ktoś miał mnie słuchać? Teraz, jak już nie jestem goły i wesoły, a mówię to samo, to jestem dowodem na to, że to może zadziałać. Mało kto tak robi. Mało takiego czegoś się widzi w internecie, takiego niezachęcania do dzikiego napierdzielania, ale to też może zadziałać. Taki sam dowód jak każdy inny, że jakiś tam sposób postępowania jest dobry. Mądrzej, żeby działać, a nie tylko bardziej szalenie i coraz bardziej bezrefleksyjnie i do przodu, żeby nie być leniwą pizdą. Jeszcze na chwilę się zatrzymamy w temacie dowodu. Mówiłem, że jestem dowodem takim samym jak każdy inny. Nie mówię, że to jest dowód dobry i wystarczający. Każdy taki pojedynczy dowód, albo nawet grupa dowodów zebrana bez odpowiedniej metodyki, to jest tylko dowód anegdotyczny, który gówno znaczy. Nie ma dowodów. I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna, też wczoraj podniesiona. Fajnie, wczoraj bardzo wiele tematów się pojawiło, o których można było sobie podyskutować z ludźmi prosto ze sceny, także później po spotkaniu również. Kiedy jest miejsce na taką ideologię, filozofię slow biz, powiedzmy? Było takie pytanie, jak powiesz komuś, kto nic nie robi i tylko narzeka, żeby jeszcze zwolnił? No nie powiem, bo to jest bez sensu, bo żeby z czegoś zwolnić, no to trzeba mieć z czego. Trzeba najpierw iść jakoś tam w miarę szybko, żeby dopiero zwolnić. Trzeba mieć z czego, trzeba mieć prędkość, żeby ją tracić, bo inaczej nie ma zwolnienia, inaczej jest nie wiem w sumie co. Więc to, o czym mówię, na pewno nie kieruję tego do osób, które leżą, nic nie robią i mówią, że jest źle i narzekają. Nie mówię, okej, dalej nic nie rób i samo się zmieni. No bynajmniej. Bardziej widzę taką ewolucję, że ktoś faktycznie był taką osobą, leżał, wszystko było w życiu źle. Myślę, że wiele osób było w takim miejscu, ja zresztą też. I nagle coś zaskakuje, nagle coś się zmienia, jakaś iskierka, jakiś kawałek inspiracji, jakiś kawałek motywacji, jakieś wideo w internetach, czy jakaś książka i zaczynamy działać. Jest coraz lepiej i lepiej i lepiej, jest coraz fajniej i fajniej i fajniej i dochodzimy do pewnego punktu, gdzie możemy już faktycznie troszkę zluzować, troszkę zwolnić. Możemy już powiedzieć, w sumie to już wystarczy. I ten punkt przegapiamy. Na pełnej kurwie lecimy do przodu, nie oglądając się na boki. I tutaj wjeżdża slow biz na białym rumaku, tak jak wjechał u mnie parę lat temu. Jest pewien moment, można powiedzieć sobie, to już, to teraz, teraz wolniej. Ja wolę wolno. I nawet na moim mailingu na slowbiz.pl, na który się można zapisać, tam będzie wkrótce coś nowego, na razie jest tylko zapis na mailing. Nawet na tym moim mailingu jest sporo osób, które prawdopodobnie większość z Was kojarzy. Osób, które kojarzą się z niesamowitymi wynikami, osób, które kojarzą się z bardzo skutecznym i produktywnym działaniem, z osiąganiem różnych swoich szczebli w swojej jakiejś tam działalności i one także identyfikują się z tym przekazem. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł kilka osób takich pokazać, może że zgodzą się na jakąś rozmowę wspólną, na jakiś wywiadzik. Myślę, że to byłoby bardzo wartościowe pokazać, że to nie jest tylko takie tam moje widzimisię, ale że dużo mądrych osób, szanowanych też podobnie myśli. I jakoś im więcej o tym mówię, piszę, występuję, im więcej tego przekazu ode mnie jest, tym więcej i bardziej jest intensywny, bo w sumie się zajarałem tym niesamowicie, tym więcej osób się zgłasza. Po pierwsze, bez kitu, serio, to tak można i to nic złego? Po drugie, zgłasza się sporo osób, które podobną drogę, podobną ewolucję do mnie przeszły, też tak myślą, tylko wtedy już jest tak, że wiele rzeczy nie ma znaczenia. Po prostu jest dobrze i nie ma potrzeby jakiegoś tam dzielenia się strasznie, tym przekonywania do swoich racji z taką wiarą, że i tak prędzej czy później do takich wniosków ktoś tam dojdzie. I rozmawiamy o tym i się okazuje, że to, co robię, właśnie jest potrzebne, że ta motywacja jest słuszna, że ta intencja jest pozytywna, żeby może otworzyć oczy nieco wcześniej niż później. I takie zastrzeżenie już ostatnie. Ja nie twierdzę i nie mówię, że to, co ja przekazuję, jest lepsze, najlepsze, jedyne, słuszne dla wszystkich. Nie.
na różne osoby działają różne sposoby, aż się zrymowało. Różne osoby mogą wybrać różne drogi i co bardzo ważne, tak jak u mnie, ta droga może się w życiu zmienić. Warto obserwować, czy przypadkiem u Ciebie to się nie zmienia. Tylko do tego zachęcam, do takiego monitorowania i pozwolenia sobie na tę zmianę zachowań, zmianę ideałów, przestawienie sobie czegoś w głowie, przestawienie priorytetów. Wczoraj bardzo fajnie Adam z Michałem na scenę weszli, zabrali mi mikrofon i dyskutowali o swoim podejściu do wyznaczania celów. Że jeden to robi i dla niego to jest konieczne, drugi nie, bo jest inny. Ja kiedyś robiłem, teraz tak bardzo nie robię. Każdy jest inny i co ważne, ta zmiana może nastąpić. Nie jest tak, że jesteśmy wyryci z kamienia i koniec. A teraz dobra, już się nieco naładowałem zielonością na ten dzień. Dziś miałem sobie zrobić takie całkowicie wolne, że córeczkę do przedszkola, wracam do domu i spanko. I jakiś tam właśnie serialik, książeczka, kąpiel i tak dalej. Ale jednak nie. Wczoraj jakoś tak spontanicznie pojawił się pomysł na kontynuowanie tego wczorajszego spotkania. Przeniesienie go także na dzień dzisiejszy. I tam właśnie jedziemy. Chodź, Fluttershy. Wieź mnie do sztuki mięsa na slowbizowe śniadanko ze spokoziomeczkami. Chodź, Fluttershy. Wrum! No i jesteśmy w sam raz, w samorychtyk. Sztuka mięsa. Ciekawe, ile osób się pojawi, kto się pojawi. Let's go, hej ho, na pyszności i ciekawe rozmowy. Agnieszka? Ania. Andrzej. Marta. Michał. Marcin. Adam. Jola. Marcin. Magdalena. Paweł. Krzysztof. Anita. I Maciej. Już po śniadanku, bardzo miło, dzięki wszystkim za przybycie. Kurde, jak fajnie. A teraz do dalszych obowiązków, akurat tym razem już takich rodzinnych trochę nieco. Go Fluttershy. Jak już człowiek leci na autopilocie i zmęczenie ma na karku, to najlepiej będzie jemu w białostockim parku. Właśnie tu. A dziś będziemy kończyć. Mam jeszcze jeden telefon biznesowy, który sobie przy fontannie załatwię, a potem gdzieś pójdę chyba po prostu spać. Więc tak podsumowując, po co to robię? Nie wiem, nie muszę wiedzieć. A dlaczego to robię? Bo uważam, że to ważne i potrzebne i akurat teraz mogę. I moim zdaniem to jest wystarczające. Niech slow będzie z tobą. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, na razie i cześć.